Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jak słyszycie, jest tutaj duży pogłos i ogólnie echo. I zapraszam Was dzisiaj na vloga absolutnie wyjątkowego. Jestem bardzo wzruszona, bo właśnie zaczynamy tworzyć nowe rackowe przestrzenie. Zaczynam urządzać swoje mieszkanie i zapraszam Was w taką kilkutygodniową podróż. Jeżeli jesteście ciekawe, co się u mnie działo przez ostatni miesiąc i ciekawe nowych rackowych do filmów i właśnie rackowych przestrzeni, zapraszam Was do oglądania. Jest mniej więcej pierwsza połowa czerwca. Stan, jak widzicie, bardzo surowy. Nie ma jeszcze podłóg, bo na podłogi czekamy, które zresztą przyjadą lada chwila, bo przy urządzaniu właśnie rackowych przestrzeni, różnych fajnych moich Insta i YouTube'owych miejsc pomoże mi Vox. Właśnie wybrałyśmy mnóstwo ciekawych rzeczy, dodatków, mebli, w ogóle całych takich aranżacji. No i między innymi też podłogę Voxową, która przyjedzie już lada chwila. I już będzie kładzione i myślę, że tutaj z każdym dniem coraz bardziej będzie przypominała ta przestrzeń miejsce do życia. To znaczy, taką mam nadzieję, bo na razie muszę przyznać, jestem całą akcją, nowe mieszkanie i nowe studio, tak podekscytowana i ucieszona jak przestraszona, ale jak patrzę na plany, co tutaj już lada chwila będzie, to po prostu serce rośnie i doczekać się nie mogę. I tak, jak widzicie, się doczekałam. Jestem tak wzruszona i przejęta, że kręcimy ten film, że jestem w moich nowych wnętrzach i że są takie piękne. I właśnie, dzisiaj zapraszam Was już tutaj w trzecim wstępie. No ale no, dzisiaj jest film totalnie wyjątkowy. Zapraszam Was na wnętrzarski weekend, czyli dzisiaj zapraszam Was na film o urządzaniu moich rackowych stref w mieszkaniu, a jutro zaproszę Was na zakupy i nowości dekoracyjne Home Decor. Także będą dwa filmy właśnie, jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz, czyli coś dla mnie nowego, ekscytującego i coś, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. No bo właśnie, jak widzicie, jestem w mieszkaniu swoim i ponieważ tutaj jest bardzo dużo przestrzeni, to jest duże mieszkanie, wysokie, ma prawie 6 metrów wysokości, dwa poziomy, jest bardzo jasne, to chciałam urządzić je w taki sposób, żeby było jak najwięcej rackowych stref, czyli jak najwięcej części do nagrywania filmów, do robienia zdjęć na Instagramie, do mojej kreatywnej działalności. Oczywiście w tym mieszkaniu są strefy rackowe i są też strefy moje prywatne, takie typowo madziowe, że takie nazwę. W ogóle jeżeli będziecie tutaj słyszeć jakieś lekkie odgłosy z placu budowy, to tutaj się jeszcze w koło sporo dzieje, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać, bo chcę jak najszybciej Wam tutaj moje nowe przestrzenie, nasze właściwie, bo będziecie je oglądać w bardzo wielu filmach, pokazać. Także tutaj miałam duże pole do popisu. Mamy tutaj też wiele niestandardowych rozwiązań, ale za chwilę zobaczycie, takich pasujących do mnie, pod moje właśnie artystyczne działalności. Jest to moja wymarzona przestrzeń, jestem absolutnie wzruszona, także jeżeli chcecie zobaczyć, co będziecie oglądać w filmach przez następne miesiące i jak ja siebie tutaj urządziłam, że tak powiem, to zapraszam do oglądania. I jak już powiedziałam wcześniej, przy tworzeniu nowych rackowych wnętrz wsparła mnie nasza polska marka Vox, bo właśnie Vox jest polską marką, ja o tym na przykład nie wiedziałam. Meble marki Vox są made in Poland i Vox ma swój team projektantów, bo się tutaj wiecie, o wszystko wypytałam, bo mnie te rzeczy bardzo interesują i mają tutaj swój team projektantów, ale również współpracują z różnymi niezależnymi młodymi projektantami, twórcami, wyszukują nowe talenty, współpracują razem ze szkołą, School of Form, to jest bardzo fajna polska szkoła projektowania, także tutaj mamy połączone siły i tradycji, i młodego spojrzenia, dużo bardzo ciekawych designerskich rozwiązań, które Wam za chwilę pokażę. Co ciekawe jeszcze, Vox jest częścią inicjatywy Human Touch i to jest o tyle ciekawe, że do tej inicjatywy należą na przykład SWPS, czyli szkoła, którą też często gdzieś tam polecam,
polecam, notabene na której też wykładam, ale też polecam w inspiracjach często wykłady właśnie YouTube'owe z SWPS-u, czy właśnie School of Form, i w centrum tej idei jest człowiek. Najważniejszy właśnie w tym human touch jest człowiek i w ten sposób marka Vox projektuje swoje wnętrza właśnie biorąc pod uwagę to, jakie ludzie mają potrzeby mieszkaniowe. Co jest jeszcze ważne, to to, że w marce Vox urządzicie wnętrza kompleksowo, czyli to też za chwilę pokażę, od podłóg, tak patrzę na dół, bo mam tutaj te piękne drewniane podłogi, przepiękne, ale o tym za chwilę opowiem. Ale mamy tak, podłogi, listwy, przez drzwi, meble, dodatki, mniejsze lub większe meble, właśnie akcesoria różne, także tutaj możecie wejść do Voxa i kompleksowo swoje wnętrze urządzić. No i oczywiście Vox ma salony w całej Polsce, są dostępni w każdym większym mieście, tak mogę powiedzieć. Do tego jeszcze oczywiście jest cały duży sklep online. Wszystkie linki do moich wnętrz, to znaczy do mebli, które tutaj będę pokazywać, do różnych rozwiązań, znajdziecie w opisie na dole. Także tutaj, jeżeli Was będzie coś interesowało bardziej, to sobie wchodźcie i oglądajcie. No i co? Przechodzimy już do nowych rackowych przestrzeni. Chodźcie!